Siema ludzie, dzisiaj Kwaśnica Challenge. W ostatnim odcinku tata Murajskiego mówił, że jego ulubione danie to kwaśnica. Walka, jak widzieliście, przegrana, niestety. Nie udało się, więc już, ale powiem wam, jak to od mojej strony wyglądało, cały ten przygotowanie do Freak Fightu, zaproszenie przez tą federację, a w międzyczasie będę mieć tą góralską kwaśnicę. Mam jej tu chyba z 5 litrów. Zrobiła ją dla mnie moja mama. A dobra, miałem opowiadać, ale to jest takie dobre. Jeszcze to jest kawałek bocz, to żeberka. Dobra, słuchajcie, to może zacznę od początku, jak doszło w ogóle do tego, że Fen się do mnie odezwał. Więc wszystko się zaczęło tak przed całą galą z 3 miesiące. Ktoś tam z jakiejś agencji się spytał mnie, czy bym był zainteresowany w ogóle wzięciem udziału w czymś takim jak Freak Fight, że właśnie dla Federacji Fen. Powiedziałem, że spoko, ale jak to bywa z takimi rzeczami, że się tak mówi coś tam, a jesteś chętny, mówisz jasne. No tak nie brałem tego pod uwagę, że to będzie miało miejsce w ogóle, więc tak zostawiłem, nie trenowałem, po prostu czekałem na jakiś odzew. Jakieś 2 miesiące później się w końcu sam Fen odezwał. No i właśnie już mówią, no już byśmy byli chętni, żebyś wziął udział tutaj, zawalczył u nas. No i sobie wtedy myślę, kurde, no to tak mało czasu trochę, bo mówią, że ta gala właśnie 28 maja i to było tak mniej więcej miesiąc i tydzień do tej gali, jak ja się o tym dowiedziałem. Czyli to było jakieś około 20 kwietnia. Ja na początku mówię, że nie, no słuchajcie, miesiąc czasu tak przygotowania praktycznie od zera. Ostatni raz tak regularnie trenowałem gdzieś zanim zamknęli siłownię. To był przed październikiem. Takie 2 miesiące miałem takich, troszkę właśnie powrót do formy był. No ale zamknęli te siłownie. Znowu tak spoczyłem na laurach. Jestem grafikiem komputerowym, siedziałem przy kompie, pracowałem. Ja się zapałem jak wchodziłem po schodach. Forma była zerowa na czas tego, że mnie zaprosili do Fenu. No i właśnie mówię. Nie, słuchajcie, miesiąc za mało. Ja tak minimum 3 miechy, żebym miał, to ja bym wystąpił. Oni mówią, nie no, zobacz, tutaj masz takiego przeciwnika, Jack Frost. On też zaczął trenować tydzień temu. Też tam za bardzo chyba wcześniej nie trenował. Dużo pewnie nie umie. Będzie podobny poziom. To dawaj, dawaj. Dasz radę. No to ja im mówię, dobra, słuchajcie, no przemyślę, dajcie mi tam kilka dni. Od razu po tym spotkaniu się bujnąłem oczywiście na trening, tak jak że jak się zgodzę, to żebym już od razu zaczął trenować. No i tak przez te kilka dni przemyślałem sobie. Oczywiście miałem takie zakwasy po tym pierwszym dniu trenowania, że kolejny tydzień też tak średnio było z tym treningiem. No ale dobra, tam po 2 dniach im chyba odpowiedziałem, że no hajsik też dobrze rzucili. Powiedziałem, dobra, słuchajcie, dam radę. No i co, no i wtedy się zaczęło. Fajnie mi dali catering, taki broku catering. Diety od Brokuła, dali mi też trenera, tylko to po tygodniu jakoś. No i właśnie trenerem był Mirosław Okniński. W sensie, to były treningi u niego. Czyli zacząłem trenować u Mirka i był już miesiąc tylko do gali. No i tak, u Mirka treningi są od poniedziałku do czwartku. Piątek, sobota, niedziela się odpoczywa. Byłem poniedziałek, wtorek, środa. Czwartek już chyba ominąłem, bo jeszcze dużo trenowałem kondycyjnie. A te pierwsze treningi u Mika też były praktycznie same kondycyjnie. Że były sparingi, ale on mówił jeszcze do mnie, nie, dobra, to słuchaj, ty sobie odpuść na razie, to ci tam weźmiemy w następnym tygodniu, coś podziałasz. Ja mówię, dobra, spoko. Tak, byłem strasznie taki przemęczony, organizm był przemęczony, bo tak kondycyjnie trenowałem przez cały tydzień, non stop, czasem 2 treningi dziennie jakieś. To już stwierdziłem, faktycznie zrobię sobie tam 2 dni przerwy. No ale następny tydzień Mirek wyjechał na obóz, więc nie było go przez cały tydzień. No cóż, ja nie mogłem pojechać na ten obóz, niestety. W pracy trzeba było jakieś rzeczy porobić. No to poniedziałek, wtorek nie trenowałem. A właśnie Karol Koksus poprzedniego odcinka, zresztą widzieliście, że z nim trenowałem, on właśnie mówi, że
ty, Arturze, gdzie ty teraz trenujesz? Ja mówię, no czekam na trenera, aż wróci. On mówi, dawaj, to my sobie trenujemy trochę. No i dobra, to środa, czwartek trenowałem. To będzie jak wtorek, oczywiście kondycyjnie trochę. No ale dwa tygodnie zostały do gani, a ja zero techniki wytrenowanej. A że barko dobre było. Wrócił Mirek, no i trenujemy. Tylko że i tak te treningi z Mirkiem takie były pod jego okiem, ale no on mi dużo uwagi nie poświęcał. Bo tak, dwóch jeszcze tam ziomeczków z Wilanowa brało udział w Fenie. No więc sportowcy. Jemu się Flika za bardzo nie chciało trenować. No więc ja tam trenowałem trochę z tymi zawodnikami, ale każdy coś mi tam podpowiadał, tak? Właśnie najwięcej wyciągałem z tego, że sobie te sparingi robiliśmy. No i tam coś źle zrobiłem, to ktoś mówi, nie, musisz tak, coś tam musisz tak. Więc tam trenerem był każdy. Też tak naprawdę nie miałem jakiejś dramy takiej z przeciwnikiem swoim, tak? Z tym Jackiem Frostem, no ale no pierwszy raz gościa widziałem. Coś tam powoli zaczęliśmy sobie dogryzać. Kręciliśmy te materiały promocyjne, też coś tam na siebie gadaliśmy, wiadomo, trzeba było trochę tam się poszczypać, no ale nic, no. Został tydzień do gali, już była konferencja, a kilka dni przed konferencją o tam z Fenu do mnie mówili, że słuchaj, no ten Frost takie zasięgi słabe ma, że chyba go zmienimy. No i to dostawałem jakieś propozycje, zmiany. No tak to bywa, no. Fen właśnie dopiero robił pierwsze kroki w świecie freaków. Nie dzieli, jak to jest z tym, że ktoś ma dobry zasięg, ktoś ma zły. No, a więc miał te zasięgi słabe, Frost też wagi nie zrobił. No i najpierw mi dali propozycję Szeliga. Nie dam, patrzę, kto to jest. Kurde, gość się tam z młodym Pudzianem bił. Jakiś taki nabity ostro. Też tam kilka trenuję. Ja mówię, nie no kurde, chłopaki, ja się miałem bić z kimś, kto się miesiąc bije. Bo mi dodajecie kogoś takiego. Była też propozycja jakiegoś TikTokera z Hype'a. Tak, trzecią propozycją był Murański. Ja na TikTokera mówiłem, że no dobra, może się zgodzę, bo on też nie trenował długo. Ale Murański, widzę, tam kilka lat trenował. Więc tak mówię, nie no, nie chcę się z nim bić. Bo jednak... że nie bije się dobrze, no ale lepiej ode mnie kogoś, kto się miesiąc bije. Znaczy tam bije, trenuje ogólnie. Bo pierwsze te dwa tygodnie, trzy, to była kondycja sama. No i no według umowy to mogli mi zmienić przeciwnika, no ale mówią z ich strony, że dobra, nie będziemy cię zmuszać. No ale jednak na konferencji widziałem, że już tam Murańscy siedzieli i tam gadali z prezesami Fenu, no tak myślę, kurde, no zmienią ich. Tak się domyślałem. 5 minut przed samą konferencją właśnie dostałem znaka od pana Jóźwiaka, że no Artur, dobra, słuchaj, wymieniamy tego Frosta, wymieniamy go. Ważne jest to, co jest przed walką, nie na walce. Dostaniesz w pierdol, ale trudno. Na konferencji tam trochę mówiłem, że no okej, dobra. Trener Mirek, widzieliście, jak zareagował. Ja też mówię, że no widziałem, że to będzie dużo trudniejszy przeciwnik od Frosta. No i tak to było. Też z Mateuszem, no dopiero go poznałem, więc żadnej dramy z nim nie miałem. Chociaż też na pewno by chcieli, żeby tam trochę naskoczył na niego z czymś. No ale nie, no i za mało czasu było, no jak z tym... Jak z Frostem już tam coś zaczynało iskrzyć, no to już, kurczę, no za mało czasu było. Ja chłopa dopiero poznałem. U mnie to, wiecie, nigdy nie ma żadnych negatywnych emocji do nikogo. Samo żarcie. Nawet jak mi ktoś mówi, że żarcie to głupi content, to no, przyznaję rację tak naprawdę. Nie jest to coś, co wkładam jakieś serce, tylko tu jest po prostu jedzenie do kamery. Więc nie mam z nikim dram. Widziałem, że trochę hejtu właśnie na nich w necie jest. Ale na żywo byli całkiem spoczko. No już tak do samej gali. Takie śmiechowe bardziej akcje, że za Mateusza się zważył tata. Trochę takich cyrków. No ja już się nastawiłem trochę też przez ten czas od konferencji na walkę z Mateuszem. Trochę tam pooglądałem, jak on się bił.
No, no i potem, co, sama gala. Ja się jakoś nie stresowałem. Wiedziałem raczej, że jestem mocny, że nie dostanę nokautu, ale że możliwe, że nie wygram, bo obrona słaba. Trochę tam kontuzji nabrałem na treningach, ale też jakoś palce nie przeszkadzało. Na walkę miałem dobrą formę, tak naprawdę. Nie mogę narzekać na nic. A, jeszcze przed samą walką była tam rozpiska taka i było coś napisane, że ja mam walczyć dopiero o 22:30. Więc ja to tak z moim narożnikiem mówiłem tak, dobra, to jakąś rozgrzewkę, co, o 22:00 zaczniemy. No ale ktoś przychodzi do mnie i mówi, ty Epic gotowy jesteś? A ja co? Mówi, no walczysz zaraz. Ja, co kurde? Więc taka no rozgrzewka taka na szybkości była, bo ktoś chyba wypadł i może to się przesunęło. No nie, ale taka akcja była. Musiałbyś myśleć, że kurde, ja nierozgrzany tam wyjdę. No wyszedłem rozgrzany, wszystko było git. Staję z Mateuszem tam na oktagonie. I taka śmieszna pierwsza myśl, która mi przeszła. Ja tak, kurde, trochę mi się nie chce walczyć, bym se poleżał, odpalił jakiś film. Wydaje mi się, że nie mam trochę instynktu takiego fightera. Już pamiętam, chyba pierwsza runda nawet spoko mi poszła. No potem druga, trzecia, zmęczenie złapało. Mateusz znalazł kilka moich słabych punktów. Zaczął mnie obalać. Widział, że się ja zbyt przed tym bronię. Robił mi wiatraki na głowę. I ja się zacząłem obracać tyłem. Co właśnie na treningach mi to starali się wyrzucić z głowy. No ale w takich warunkach już, że jest właśnie mega zmęczenie, to to jakoś z automatu wracało. Chociaż tymi wiatrakami w plecy mi nic nie robił, bo jak ktoś byłby pro, jakby się odwrócił tyłem, to on by złapał mnie. On mnie tak właśnie latał, naparzał. Ja tak sobie właśnie myślę, że jakbym tak zaczął z nim biegać po tym oktagonie, on by mnie bił. Taki Benny Hill by był trochę. To by się zmęczył. No ja tam podczas walki zrobiłem jeszcze Supermana, backfista, takiego fronta fajnego. No chciałem sobie testować jakieś rzeczy. Przecież to głównie na worku treningowym testowałem. Ale takie efektowne. No, widziałem, że replaya wrzucają, więc myślę, że fajnie robić takie coś. Sal niestety nie robiłem, sorry, ale miałem właśnie mega kontuzję szyi. Tak z tydzień przed walką złapałem. W ogóle myślałem, że odwołam walkę, bo ostro mnie to bolało. Ale potem już tak przeszło w miarę, nie mogłem, tylko nadal nie mogę tak za bardzo wywracać głowy w prawo i do tyłu boli. Mam jeszcze tutaj kontuzję, no na plecach od wchodzenia. Tam było też chyba kilka takich chwil, że sędzia mówił protect yourself, więc myślałem, że czasem, że będzie też blisko do przerwania już walki, ale sędzia nie ingerował za bardzo, więc spoko. Dzięki temu udało się cały dystans przetrzymać. Chociaż faktycznie w stójce mało obrywałem. Najwięcej jak mnie tam właśnie w parterze zrobił, nie? Chlepał. Wszystkie te takie obrażenia na głowie to od tego. No jak się skończył pojedynek, no, wiedziałem, że przegrałem. Więc że będzie decyzja taka sędziowska. No i okej, okay. Czułem taką ulgę trochę. Trochę byłem poobijany. I zadyszka straszna była. Jednak kondycyjnie to mega wysiłek, taka walka. No, po walce wróciłem do pokoju. No jakieś pół godzinki minęło już. Normalnie oddychałem. Ból już przestawał mi jakoś dokuczać. No i tyle było z tego, jak to było. No teraz już jest 4 dni po walce. Została mi mała pizdeczka pod okiem. Trochę kciuk wybity, jeszcze mnie uwiera. A poza tym już jest spoko. Nic poza tym mnie nie boli. Apetyt jest. Na drugi dzień po walce to w ogóle zjadłem milion ciastek, szejki. Więcej zjadłem niż na cheat meal z The Rockiem. Kolejnego dnia też pizzę zjadłem. Ma regenerację, trochę takie właśnie syfiaste żarcie. W ogóle czuję się tak nabity teraz. Czas odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań z Instagrama. Magda! Chodź, odpowiedź... Jestem. Spoko. Szybka jest.
Dobra, a więc na Insta zadawaliście pytania. Jestem Trick to Kill na Insta, to jest Madelina Gawi na Insta. Ja myślę, Followujcie nas. Ja myślę, że te pytania to się powtarzały wobec tego, co już opowiedziałeś, całą historię po prostu tej walki. No, a może coś ominąłem. Dobra, dobra. Dużo pytań. Tyle. No. Czy planujesz dalej rozwijać w MMA? No tak myślałem o tym, ale doszedłem do wniosku, że chyba za stary już jestem, żeby jakąś karierę w tym robić. No nie wiem, może mógłbym się jeszcze kilka razy pobić. Z doskoku w formie rozrywki. Czemu nie fame? Czemu nie fame? A może fame? Czemu nie fame? Fame czy shame? No, no Fan dał pierwszy ofertę, to poszedłem do Fanu. Gdyby fame dał ofertę, to może bym poszedł do fame'u, ale myślę, że fajnie się stało, spoko na tym fanie było. Fajne wydarzenie. A możesz powiedzieć, ile zarobiłeś na walce? Starczyło na kwaśnicę i na te żeberka i... Nie, chyba publicznie nie mogę chyba takich za rzeczy dietę mówić. Czemu cię zamurowało, jak zobaczyłeś przeciwnika w oktagonie? W sumie nie widziałam twojej miny. Szczerze powiedziawszy, sama byłam pewnie taka przerażona, że... Czy mnie zamurowało? Nie wiem, musiałam zobaczyć swoją minę, ale... Bo wchodziłeś taki pewny, z taką pewną miną. Pomyślałam sobie, o, dobrze jest. Może to był ten moment, o co sobie właśnie pomyślałem. Kurde, nie chcę mi się tego robić. Jak ja to usłyszałam, myślałam, że padnę po prostu ze śmiechu. Mówię, Boże, pewnie coś sobie wyobraziłeś, żeby go tam rozwalić, czym cię wkurzył, żeby ta adrenalinka podniosła się, żebyś tak z pełną petą wywalił w niego, a ty myślałeś o Netflixie i o leżeniu. To ja nawet sobie wizualizowałam to, jak go tam rozwalasz, jak wygrywasz, a ty myślałeś o leżeniu w łóżku. Teraz jak zawalczysz następnym razem, to chyba parsknę ze śmiechu, jak wyjdziesz na ten ring. Przyrzekam. Co u ciebie? Co u mnie? A spoko. Wszystko gra? Smakuje? Mamusia dała czadu? Tak, tak. Czy patrząc w oczy pana Jacka na face to face, czułeś strach przed tak dzikim i... Poczekaj, to chyba jest większe... Dłuższe pytanie. Przed tak dzikim i nieokrzesanym gangsterze. Nie, pan Jacek to bardzo miły człowiek. Też nie poczułam, żeby był gangsta. Bardziej to chyba inni szukali dramy z nim, żeby... Tak, ja to im w ogóle współczuję, bo co tam się nie szło, to ktoś do Murańskich. Ty, kurwa! Każdy! Młody, stary, żona. Tak. Masz problem? Sympatyczna. Masz problem? Wszyscy mają do nich problem. Czy oni czymś naprawdę tak podpadli? Bo w sumie nie śledziliśmy ich. Ja się dowiedziałam o ich istnieniu dopiero... No nie, kojarzy jakieś te zawalczyć. Śmieszne memy, filmiki, że jedziesz Muran, jedziesz z tą skakanką. To no dobre, to pokazywało, że facet ma tyle lat i kondychę, nie? Żonka motywowała. No to... na żywo są spoko, tak bez jakiejś historii. Że nawet ciężko sobie wyobrazić taką mega spinę i zawiść, jeżeli ktoś się uśmiecha i jest po prostu sympatyczny, serio. Ale nie wiem, może faktycznie komuś podpali, że tak każdy do nich, kurwa, koś tu! No ciekawa jestem, czym można byłoby tobie podpaść, żebyś miał taką reakcję wobec kogoś. Żeby się zawsze, jak ktoś do nich podchodził, to ochrona była wokół. Trochę mi się przypomniało ten filmik z tymi psami, że szczekają na siebie, brama odjeżdża i nagle się rozchodzi. Chyba tak. Z kim ty mógłbyś się pokłócić? To gdzieś było nawet takie pytanie. Tylko ze mną, jak typowe rodzeństwo możemy tak. jechać po sobie, bić się i tyle. Czy w następnym odcinku zjesz rękawice? Czemu nie? Czy będziesz jeszcze walczyć? W umowie miałem dwie walki. Ale zobaczymy, czy mnie będą chcieli po przegranej. Że wiecie, takich żadnych dram nie mam. Musiałbym tak coś... Udzielałam wywiadu z panem Jackiem. I zapytali właśnie, ile trenujesz? Mówię, miesiąc, a pan Jacek, nie no co ty, nie rób tutaj takich fałszywych informacji, przecież to widać, że chłopak trenuje już bardzo długo, może nie walki, ale to tamto. Ja tak myślę sobie, co cię nie widzę, siedzisz przed tym kompem, gdzie to trening? Po prostu sprawiasz wrażenie. Kiedyś się trenowało długo, ale teraz od jakiegoś pół roku. Z miejsca staniesz, salto zrobisz, więc to żadnego treningu nie wymaga twojego. No od tego października zasiłki zamknęli, nie wychodziliśmy tam. I dalej mamy karnet, tak. Nie chcesz. Ale zamknęli zasiłki od tamtego czasu? Nic. No.
Faktycznie, bałam się, że nie będzie widać, że to ubywa, a to naprawdę ubywa. Dobrze ci to idzie. Najwięcej jest na górze, bo jest najszersze, a potem się zmniejsza. No, czemu bałeś się zadawać ciosów? Wyglądało, jakbyś nie potrafił ich wyprowadzić. Nie, faktycznie, w drugiej, trzeciej rundzie coś już takiego miałem, że chciałem go uderzyć, ale jakoś nie podchodzić do niego. Nie, jakoś tak miałem faktycznie taki strach przed podchodzeniem może. Super, coś było taki, takiego. Tak sobie pomyślałam, mówię, wow, jak chyba z pół obrotu, tak jakby się odwróciłeś i go no, tak... No backfist. Tak, i to z nogą jeszcze, jak kopnąłeś, to też wyglądało... A ten backfist był na plecy, więc to pewnie go nie zabolało. Zresztą sam mówił, że backfist tam nie wlazł, ale front, na splot trafiłem i mówił, że to było mega mocne. Tak, tak, śmiał się, że właśnie kamienna twarz, tak, żeby nie dać ci poznać, że to na niego działa, bo to chyba faktycznie psychika i twarz dużo daje, ja właśnie, dużo można wyczytać. Ja mam mocne kopniaki, bo ja całe życie te kopniaki trenowałem, a w ogóle ich nie używałem. Może gdybym ich więcej używał. Widzisz, może zacznij. No, ale nie, to już po prostu to zmęczenie w drugiej, trzeciej rundzie tak zmienia myślenie całkowicie, że już tak tylko... No nie, jeszcze w moim przypadku, gdzie nie miałem tego wytrenowanego wszystkiego, była taka myśl tylko tak, kurwa, niech to się skończy. Kiedy ostre żarcie? Czy kwaśnica jest ostra? No chyba nie. No, może jeszcze spróbować? Może zrobię ostre, ale tak i tak już trochę na siłę to robiłem. No, nie lubię się powtarzać, chociaż faktycznie to każdy film z tym ostrym ma mega wyświetlenia, ale tak no, nie ma tam nic nowego nigdy. Po tym burgerze ostrym w Krakowie to było najostrzejsze. To już taka mega reakcja była. To niech ci podsyłają, jeżeli ewentualnie gdzieś jest coś, co chcielibyście zobaczyć. Nie wiem, niby tam każdy film z ostrym jedzeniem to już powtarzanie, że o, płaczę, coś tam. Nic nowego nie ma. Więc nie wiem, czy będę takie jeszcze robić. A po co zadajesz się z patologią? Z tobą? No. Przepraszam, bo się tego jestem sama ciekawa. No. Czy jeżeli będzie kolejna walka, to będziesz trenował z panem Mirkiem, czy zmieniasz klub? Czy ty mu dasz jeszcze jedną szansę, bo może się tak trochę wypią na twoje przygotowanie i potem w ogóle na bycie w drugim klubie? No zobaczymy, na pewno bym się zastanowił, bo o ile Mirek tam no jest spoko gościem, bo od zawodników, to no mnie trochę olał. Mnie trochę olał, ale też było za mało czasu na te przygotowania. On miał też tych zawodników swoich profesjonalnych, bo tam Trypson i Czarek też walczyli na tej gali. No to musiał ich przygotować, no. Wiadomo, że się nie weźmie za frika, jak tu są poważne tematy. No może zawsze jakbym na obu skoczył, może ta jakaś większa taka więź by się znalazła. Myślę, że też się zdenerwował, że nie pojechałem na ten obóz. Bardzo, no niestety nie mogłem. No dużo pracy, dużo zleceń, teledysku, takie, no. Takie. A czy spodziewałeś się takiego wyniku? Jak zareagowałeś na przegraną? Większa siara była przegrać z Frostem, jak się z kimś, kto trenuje tyle co wy. A tutaj, no tutaj nie było takiej siary przegrać, no krótko trenowałem, on długo, tak naprawdę, no było wiadomo, że on prawdopodobnie wygra. Gdybyś był dojebany jak kiedyś, to byś wygrał. No, kiedyś 112 ważyłem, to był mój max. Tak, też 93 były. Na pewno no, kondycja wtedy trochę lepsza była, więc może... Ale no, cały czas tej techniki by mi tak brakowało, więc nie wiem. To myślę, że ta technika mnie najbardziej zgubiła. Nawet nie kondycja, bo potem byliśmy tak samo zmęczeni. Wszystko się toczy wokoło tych Murańskich. To jest temat na topie. Bo pytanie, czy personalnie wydają się być inni niż prezentują się w internecie. Ktoś ich napada, ciągle jakieś dymy z nimi są. Od naszej strony to trochę tak wyglądało, że to na nich jest taki ten naskok. Że każdy, co tam Jacek wszedł na tą wagę, to ktoś do niego tam właśnie ha 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 ha. Wyglądało od naszej strony. Mnie się zdaje, że tak jakby wielu chce liznąć od nich tą sławę, bo są na topie i tylko za dymą chyba umieją to tylko zrobić. Ja miałem tego farta, że rzucili do walki z nim. Każdy by wykorzystał to jako za dymę. Każdy marzył o tym, co mi się przytrafiło. No. A tak, pacyfista, Artur, sportowa walka. Z innej beczki, dlaczego miałeś przerwę na YouTubie? No, trochę też chyba dlatego, że przestałem trenować.
Jakoś tak sobie odpuściłem. I jedzenie wtedy nie wchodziło? I nie wchodziło, już było widać, że tak coraz mniej na te challenge. Goniliśmy ten z czekoladą, nie? Na pobieraniu. No, film. No. Był ten przed przerwą ostatni. To ja tam próbowałem salto zrobić na początku, mi się nie udało, nie? Tak się wywaliłem, tak. Coś było. No, też to było takie, stwierdziłem, że... Było coś tam, pamiętam. Tak, z pączkami też. A już kurde, nie mogę dać salto zrobić. No i... No to jego głównie. Kiedy mogę spodziewać się przelewu za przegrany kupon? A też miałam na ciebie postawić, bo wierzyłam, ale... No mogliście stawić na ten dystans, tam była przebitka razy 7. Jaki dystans, że co? Pełne 3 rundy potrwa walka. Ja mówiłem na konferencji, ja mam twardy łeb, on ma twardy łeb. Nie było opcji, żebyśmy się znokautowali. Czy challenge z parówkami i kaktusem wróci kiedyś na kanał? A ty go usunąłeś, czy chodzi, żebyś jeszcze raz to samo powielił? A. Nie, no to YouTube to blokował, te wszystkie takie stare filmy, te takie jackassowe bardziej, że tak powiem. Bo kiedyś to można było oglądać bajki, że no przy Tom i Jerry się walili młotkiem, albo Struś pędzi wiatr, czy se krzywdę robili, teraz to... No. Teraz nie ma już tego, teraz to ludzie są głupsi. Ale też w sumie jak kiedyś miałem ten film, że zjadłem kaktusa, a ten kaktus był taki jak kiwi, że on miał włoski zamiast kolcy. I to, że ja mówiłem, o ale kuja, to udawane było oczywiście, ale dużo osób mi zawsze mówi, ty jak ty zjadłeś tego kaktusa? Czy to ludzie może faktycznie tak się wkręcają w takie rzeczy. Co nam jeszcze zapytania? Jak bardzo masz gdzieś wyniki walki, biorąc pod uwagę siano, które skosiłeś? No, bardzo głęboko powiem. Tak głęboko, jak ta kwaśnica dzisiaj ci wejdzie? Tak. Dlaczego nie chciałeś robić dymów z Murańskimi? Czemu byłeś taki opanowany i spokojny? Czy tak ludzie postrzegają, że ty jesteś taki... No, że przede wszystkim, no, nie znałem typa i tak ciężko na siłę z kimś robić dymy. Kogo pierwszy raz się tam widzisz? Nie. Czy trener ciągle miał focha? Znaczy, nie miał focha, no był tam miły, nawet mi kibicował, żebym wygrał, ale no w dniu samej walki jadłem Snickersa, jakiś tam kurczak. Tak, kawałku raka, bo to dawali w Hiltonie. A w hotelu, taka porcyjka za 5 dych. No, no dla ciebie to 10 takich porcji jakby się przydało. Czy sądziłeś, że w ostateczności zawalczysz z ojcem Mateusza? Spodziewałem się wszystkiego, ale widziałem chyba przed dzień przed galą Mateusz rzucał story z hotelu, że już jest w Warszawie. Tak, już się przygotowywał, więc... Więc się domyślałem, że już aż takiego cyrku nie zrobią. Nie ma więcej zapytań. Są pozytywne słowa wsparcia tylko. Czy daję? I rzucaj niki. Każdy, kto mi dał pozytywne słowa, wygrywa iPhone'a 15. Ale ja tylko tak powiedziałam, bo chciałam być miła. To pewnie ze 2 osoby są. Czyli... Dobra, 2 osoby wygrają iPhone'a 15 dzisiaj. O, przeoczyłam pytanie. Jakie? Czy Magda się denerwowała, czy wyjebka jak na fotce? O. Fotka była już po walce, więc... tak odpuściły mnie emocje, że nie oberwałeś tak mega porządnie, że... Lekka śliweczka, lekko porysowany, bez większych uszczerbków na zdrowiu. Stałeś sam, więc emocje mnie odpuściły, aczkolwiek przed walką to aż chyba brzuch nie bolał. Czułam taki zacisk ze stresu, że coś ci się poważniejszego stanie. I że to nie będziesz ty, co mi coś zrobiłaś. Myślałam, że na koniec jeszcze zrobisz salto i tak zobaczyłam, jak ty leżysz tam. Mówię, aha, chyba nie zrobisz. Nie, właśnie przez tą szyję nie mogłem. No tam myślałem, że gdzieś wkleić to salto, ale nie dało rady z tą kaleką. Czy według ciebie dobry był wynik? Tak, nie, zasłużona wygrana Mateusza. Może nie był jakiś dobry, ale ja byłem jeszcze słabszy. W porównaniu tego, co ja tam trenowałem z chłopakami na Wilanowie, to oni to by mnie w 5 sekund poskładali tam na ringu, a tutaj... Tak, i tego się bałam. I dlatego jak już widziałam, że sobie radzisz i stoisz. Stoisz, że po pierwszych sekundach radzisz sobie, to dopiero mnie tam trochę stres odpuszcza. Wkurzało cię, że krzyczałam? Chciałam potem krzyczeć tylko wtedy, kiedy nie przekrzykiwałam dwóch pozostałych gości z narożniku, bo jednak mówili, myślę, przydatniejsze rzeczy niż moje tylko motywacyjne darcie gęby. Dobra, to Magda jeszcze poczyta komenty z wywiadów. To będzie opinia nie twoich widzów. Ja się domyślam w sumie, że jak ktoś tam nie zna
genezy mojego występu, to powie, co on tak chujowo walczy, nie, kto go tam wziął, zaprosił. Pierwszy lepszy, bo wywiadów jest z tobą dużo. Właśnie w ogóle, słuchajcie, tam, nie wiem, z 8 tych portali było, jako też wywiad jednemu, i już drugiego, ktoś cię bierze, wszystkie te same pytania, czasem się tylko różnią. Jeszcze ścianki takie małe, każdy mówi, ej, sorry, możesz trochę przesunąć, tu moje miejsce jest. Ale wydaje się sympatyczny, wydaje się spoko. Czy on ma pojęcie o świecie, do którego go wsadzili? Wyobrażałeś sobie, że właśnie tak to wygląda? A nie, bo to ja nie znam tego, a jakiś mem jest chyba, że Murańscy powiedzieli, że jesteś w świecie, o którym nie miałeś pojęcia. Tak? I dlatego tak piszę. Fajna, sympatyczna dziewczyna. Ale to o mnie jeszcze coś, nie o sobie. Że jestem typem kobiety, która potnie ci ubrania nożyczkami, jak za długo nie wracasz od kumpli z baru. To by się zgadzało. Ale znowu czytasz sobie, Magda. Nie ma nic ciekawego? Może włączę inny wywiad. Niezbyt. Jak się czułeś, gdy miałeś wywiad z najlepszą polską dziennikarką? Znaczy, zapytała okay, mnie, jak masz na imię, kim jesteś. No w sumie u mnie nie było chyba fajnych akcji z nią. Coś tylko, że nie wiedziała, co to cheat me, tak czemu taka skomplikowana nazwa. Ale tak samo nie wiedziałaś, co to jest i czemu skomplikowana nazwa. Widocznie kobiety tak mają. Dobra, kończymy, Magda. Pożegnaj się. Nara. Ja już to kończę, a w następnym odcinku zjem puchar Murana, który mi zabrał. Nara!